kochani, tu wasza Morana. Dzisiaj przygotowałam wam kilka książek i co nowego to audiobooki, które chciałabym wam dzisiaj przedstawić. Formę oczywiście znacie, także możemy ruszać chyba z koksem od razu. Co tam? I Dun mi tutaj łazi. Także jak słyszycie tu pytanie, to one. Po pierwsze, chciałabym zacząć od paczki, którą dostałam od wydawnictwa Nine. Nina? Nie wiem w sumie, jak to czytać jeszcze. Dostałam książkę o farbowaniu tekstyli oraz właśnie dwa audiobooki, od których zacznę. Po pierwsze dostałam audiobook Drzewo. Drzewo mogliście poznać już u mnie na blogu. Po pierwsze to recenzowałam w pełni tą książkę, tak, która została pierwowzorem do audiobooka. Audiobook oczywiście zrecenzuję oddzielnie, bo to wiadomo, jakby tutaj jedno to jest praca oczywiście autora, ale tu jest praca autora oraz aktorów. Między innymi został zaproszony co prawda do mojej roli, ale Piotr Franceschi. Ale generalnie audiobook zbiera świetne recenzje, także jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o wydawnictwo, to generalnie też jest mega, bo ono jakby specjalizuje się, można powiedzieć, w książkach o tematyce słowiańskiej. Także linki do ich fanpage'a oraz YouTube'a, gdzie wrzucają, można powiedzieć, trailery książek, czy audiobooków, czy innych projektów, które prowadzą, na swoje konto. Także też jest to moim zdaniem ciekawa rzecz. Druga książka to Paskuda Magdaleny Sprenger. Jest to, można powiedzieć, również książka, tak, tutaj w postaci audiobooka dla dzieci i młodzieży. Tak samo jak Drzewo, chociaż Drzewo w sumie jest mitologią słowiańską. Także formalnie nadaje się i dla dzieci, i dla dorosłych, ale no, jakby autor raczej zajmuje się tematyką dziecięcą. No i to jednak widać po wydawnictwie. Jeśli chodzi o Paskudę, to jest raczej dedykowana właśnie również dla najmłodszych. Jest to już dłuższy audiobook, bo ma 3 godziny. Jeśli chodzi o książkę, to nie miałam z nią żadnej styczności, także będzie to, że tak powiem, moje pierwsze zetknięcie się w ogóle z tą publikacją. Jestem też bardzo ciekawa. No i zobaczymy. Oczywiście też będę miała z tymi audiobookami dla was niespodziankę związaną w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że będziecie śledzić fanpage, to zobaczycie. Już wspomniałam wam o książce o tekstyliach, również od wydawnictwa. Jest to książka Katarzyny Stasińskiej, Farbowane tekstylia we wczesnym średniowieczu w Polsce. Została ona wydana w 2020 roku i przyznam szczerze, że wiedziałam o niej, ale stwierdziłam, że nie będę nią zainteresowana, co okazało się dużym błędem, gdyż no, książka w tym momencie jest chyba 12 czy 13, jak nagrywam, stycznia, więc nie pojawi się w moim zestawieniu top 5 najlepszych książek 2020 roku, a wydaje mi się, że jak najbardziej na to zasługuje. Wydawało mi się, że książka jest bardziej takimi, że tak powiem, technicznymi wskazówkami dla osób, które zajmują się odtwórstwem oraz no generalnie podchodzą do tego bardziej, że tak powiem, technicznie. Ale no właśnie odchodzi, że nie, bo nie dość, że właśnie jakby książka kręci się wokół
właśnie farbowania, czyli w sumie głównie roślin, z których pozyskiwano barwniki, to jeszcze jakby dowodzi tego, jak kolor miał znaczenie na pozycję społeczną ludzi i jak jakby się oznaczali, że tak powiem, tym kolorem. Oraz też jest poruszany wątek koloru oraz generalnie farbowania w magii obrzędowej. Także generalnie no, temat jest bardziej rozległy niż mi się początkowo wydawało i na pewno wart uwagi. Jest uzupełniony no, takimi średnimi, ale dość uroczymi szkicami pani Magdaleny z Zawadzkiej Sołtysek. One są czarno-białe, to są takie szkice, nie powiem, że zielnikowe, ale no takie imitujące zielnikowe, że tak powiem. I dodatkowo na końcu mamy zbiór fotografii właśnie z barwnikami i odnośnikami do tych barwników, tak? Czyli jakby jakich materiałów użyto do farbowania danych próbek. I w ogóle zdjęcia do książki robił mój przyjaciel, także jakby okazałam się totalnym ignorantem, że tak powiem, nie zwracając uwagi wcześniej na tą pozycję, którą wszystkim polecam i biję się w piersi oczywiście za swój błąd. Kolejną książką, jedną z dwóch od wydawnictwa Triglav, które jak wiecie również jest skupione na wydaniach słowiańskich książek, są Wierzchowce Bogów, motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów Agnieszki Łukaszczyk. Została ona również wydana w 2020 roku, ale jest to wydanie drugie. Książka chyba została pierwotnie wydana w 2017 roku, z tego co dobrze pamiętam, ale nie jest to takie ważne. Oczywiście są jakieś ryciny, ale tam drobne. Na końcu również, że tak powiem, są zdjęcia z muzeów, także są oczywiście jakby potwierdzone tutaj tezy autorki i zabytki archeologiczne i ich fotki, które możecie zobaczyć. Na książkę bardzo długo polowałam w ogóle, bo bardzo ciężko było ją dostać, także wznowienie moim zdaniem było strzałem w dziesiątkę. Myślę, że nie jedna osoba próbowała ją upolować. Ja niestety do tej pory próbowałam z fiaskiem, także jakby wznowienie tej książki bardzo, bardzo mnie uradowało, bo tym razem nie trzeba się o nią tak bardzo bić. Jest to oczywiście wydanie poprawione. Jeszcze jaszczurkę wypuściłam, biega tutaj po pokoju, także super, muszę pilnować dzieciaków. Wybaczcie te dziwne jakieś dźwięki, które dochodzą dookoła. Zgubiłam wątek. No w każdym razie pozycja jest bardzo dobra, chwalona, ja również ją polecam, także marsz do sklepu. Tak naprawdę ostatnią książką, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, jest książka Życie codzienne przez pryzmat rzeczy pod redakcją Kucypery i Wadyla. Jest to książka, która jest efektem konferencji Kultura Materialna w średniowiecznej Polsce, która odbyła się w 2009 roku bodajże w Katowicach. Książka jest delikatnie późniejsza, bo jest z 2010 roku. Jak już wspomniałam, ma formę konferencyjną, czyli jest to zbiór artykułów. Oczywiście, no chociażby takie nazwiska jak Chudziak czy Szczepanik powinny was już absolutnie przekonać
do tego, że no jest to książka świetna i jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jest sporo recenzji mapy, także tym też się nie zawiedziecie. Jakby ten właśnie, chociażby, no to moim zdaniem najbardziej warte uwagi materiały są Wojciecha Chudziaka, kilka uwag o archeologii wczesnego średniowiecza na tle współczesnych nauk historycznych. I pana Szczepanika, przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian Zachodnich, analiza wybranych okuć pochewek noży. Jeśli chodzi o generalnie ten temat pochewek noży, to generalnie jest dość nowym tematem, wziętym na tapet w archeologii związanej z wczesnowiecznymi Słowianami i ich wierzeniami. Rzeczone pochewki przedstawiają według najnowszych badań oś kosmologiczną, o której no, na pewno słyszeliście. I jest ona jednym z wątków mitologicznych, czyli chodzi o ten trójpodział świata. No, moim zdaniem generalnie warto do książki zajrzeć. Zawsze na koniec mówię wam, co aktualnie czytam. Także w tym wypadku jest to książka Słowianie po łapsce, również właśnie, można powiedzieć, z wydawnictwa Triglav, chociaż tym razem została wydana wspólnie z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Generalnie można powiedzieć, że również ma formę konferencyjną, ale jest to, no można powiedzieć, troszkę też studium archeologiczne. Generalnie jest to opis wystawy, tak naprawdę, którą mogliście oglądać w muzeum. Chyba on nadal jest aktualny, że tak powiem. I na końcu właśnie jest spis zabytków, które są na tej wystawie prezentowane. Warto się książką zainteresować, tak samo jak no, resztą z tych, które dzisiaj prezentowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna przypadła wam do gustu. I że będziecie oczywiście rozwijać swoją pasję oraz wiedzę razem ze mną. Dzisiaj film jest trochę krótszy, także może taki trochę mniej formalny. Ale to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia niebawem. Pa!